Niezniszczalni Marek i Edek w poszukiwaniu kolejnych ton złomu ruszyli na podbój zachodniej Polski. Los pokierował ich do Grodziska Wielkopolskiego. Zobaczmy, co się działo dalej z ich przygodami. Dawaj, idziemy. Ty zobacz. Ty, ten Grodzisk jest, nie? Ty, zobacz. Jadłana jakaś. Ratuszowa. Może byśmy coś zjedli, co? A głodny jesteś? No, bym coś zjadł. To damy, chodź. Zobaczymy, czy nas otrują, czy nas najedzą. No dobra. Chodź. Nie, dobrze tu dają, dobrze. Ej, dobra, to jest teściowa w pięciu smakach. Dobry. Tak, na razie się przeszedł. Nie wiem, co tu jest, dają. No dawaj, już szykuj sobie. No biorę właśnie, tylko nie wiem, co tu wziąć. O, ja wiem, co weź. Co? Ja fasolkę sobie wezmę. Tylko tu, a co to jest? Tam to ryba. A jak? Dawaj rybę. Nie, ja się tu wolę. Ryba lepsza jest, Edziu. Dzień dobry, proszę się częstować. Wie pani, zbieram zło, muszę się trochę najeść. A tu słyszałem, że jest dobre jedzonko. Dlatego tu z kierowcą swoim przyszłem. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Ale dobre jedzenie, nie? No. Trzeba się najeść, żeby tego złomu ładować. Mhm. Szefie, przyjechali panowie, którzy zbierają złom. Może byśmy oddali im naszego... Gdzie oni są? Gdzie oni są? Tam siedzą przy stoliku. Słuchajcie panowie, słyszałem, że zbieracie złom. No. Miałbym coś dla was fajnego. Co? Złom? Złom. Miałbym dla was auto, który możecie jeździć i zbierać sobie złom, jak będziecie chcieli. No gdzie tam? Na zewnątrz. Jak dziecię sobie, to możemy iść go zobaczyć. Można! A jakiś rabat na autowy i na siebie jakiś jest? Jak weźmiecie ode mnie auto, obiad też macie gratis. Dobra, no zjemy zatem, gdzie tu chcesz się złomać? Na kuchni będę czekał. Dobra, będę się na siebie, dobra? Smacznego panu. Dziękuję. Dzięki. Słuchajcie panowie, oto wasz nowy wóz. Dziękuję, już grubsza. Dziękuję, już go zabieram, już go nie masz. Na razie. Ja również. Obejrzyj mi go, pozwolisz. Bardzo proszę. Edziu, wsiadam, już go zabieram. Już go wsiadam. To jest moje zapięcie. No paga, jak zwykle, fajna, czysta, zobacz, Edziu. Pokaż. Paga. Zobacz. No. No, obudowany, dobry. Te szyby, no szkoda, że te szyby są. Ale wiesz, szyby, no ładnie, no. Edziu, trzeba będzie go chyba sprawdzić na jakimś warsztacie. Bo my nie dojdziemy do Pruszkowa. No co? Coś, ta lampka od oleju się nie gaśnie. No, nie gaśnie, no. Też może być spięcie. Wiesz, o co chodzi? Ty wsiądziesz zaraz i podjedziemy i zobaczymy, co? Gdzieś jakiś tu warsztat łapiemy, co? No na pewno jakiś warsztat jest, no, no. Musi być, no. Mechanika, wiesz, no. No. O, kolego, halo. Siema! O, siema. Dzień dobry, panie Edziu. Cześć, Mareczko. A co wy tutaj robicie? A przyjechałem tu z całym busa, widzisz? I mam pytanie ciebie, ty nie wiesz jakiegoś mechanika, czy coś? Gdzieś tu jakiś mechanik, żeby sprawdził nam. Sprawdzi. Powiedz, ty mam kawałek do domu, mam ponad 300. Oczywiście, wiem, gdzie firma Max Oil, jedna z lepszych. Powiem, że najlepsza w Grodzisku. Chcecie, to jedźcie za mną. Przegląd zrobimy. No i porządeczku, dobrze. Ej, siadaj, bo się rozmyśli, Kosiu, dawaj! Dawaj, siadaj! Polecamy jadłodalnię Ratuszową w Grodzisku. Naprawdę bardzo dobre jedzenie. Super, dobre. Pojedliśmy. Bardzo dobre, brzuszek jest pełny. Zapraszam. I
I tak oto nasi złomowi rycerze ruszają na kolejną przygodę. Następny odcinek przygód Marka Jedka na Dzikim Zachodzie będziecie mogli już wkrótce zobaczyć na stronie firmy Max Oil. Marek Jedek na Dzikim Zachodzie!